Niecodziennego wyzwania podjął się w piątek 28 lipca mieszkaniec Kobylej Góry Rafał Gumulak, który od samego rana na ostrzeszowskim stadionie walczy ze swoją wytrzymałością w biegu na dystansie 100 km. Zawsze chciałem przebiec 100 km. Po prostu tak się złożyło, że akurat teraz był dogodny czas i chciałem to zrobić. Przygotowywałem się teraz od wiosny, od kwietnia, biegając 3 razy 20 km, razem 60 km tygodniowo. Rafał Gumulak bieg rozpoczął o godzinie 6 rano. Po każdych pokonanych 20 km robi sobie godzinę przerwy. Do pokonania łącznie ma 100 km, czyli 250 okrążeń na bieżni. Gdy odwiedziliśmy go o godzinie 11, miał już za sobą 40 km. Jak się czuł? No teraz już zmęczenie, czuję teraz już zmęczenie. Boję się burzy. I no deszcz, no, znaczy temperatura jest fajna, tylko deszcz, no trochę przeszkadza. Sportowiec ma już na swoim koncie udział w kilku maratonach. Zdobyłem koronę maratonów. Korona maratonów to jest 5 największych maratonów w Polsce w ciągu 2 lat. Najlepszy mój dystans na maratonie to 3,27. Mieszkaniec Kobylej Góry początkowo miał w planie przebiegnięcie 100 km bez przerwy. Na amatora to jest za dużo, no i stwierdziłem, że zrobię to z przerwami, ale złapałem mnie kontuzja tą jesienią rok temu, no i musiałem to przenieść na ten rok. W osiągnięciu celu niezbędna jest odpowiednia dieta. Pan Rafał zaopatrzył się w orzeszki i warzywa. Przed treningami nie wiem ogólnie, biegam na czczo, no i teraz właśnie mam ten problem, że nie jestem przyzwyczajony do jedzenia w trakcie biegu, także no tam nie jest za ciekawie. Mieszkaniec Kobylej Góry bieg zakończyć ma około godziny 20. Warto dodać, że wydarzenie to można oglądać na żywo w internecie.